Najciekawsze fragmenty z książki Gwiezdne Dzieci Świadomość, której autorką jest Anna Głowacz, część piąta. W najciekawszych fragmentach z książki Gwiezdne Dzieci Świadomość, część piąta, poruszane są takie tematy jak Pierwsze cywilizacje ziemskie, Superziemia, planeta Maldek, Mars, dawny księżyc Superziemi, Rasa Pradawnych, opis, technologia i umiejętności, planeta Lantea. Jako pierwotna lokalizacja Atlantydy i przeniesienie jej na Ziemię, portale gwiezdne, podróże kosmiczne, istoty z wnętrza Ziemi, księżyc jako sztuczny twór. I tutaj można po lewej zobaczyć moją rozmowę właśnie z autorką tej książki: Czyli mówi ona, że postacie nie są fikcyjne i że ona. Nazywa się Iriach w tej akurat książce. I przykazy są prawdziwe. Geneza ludzkiej cywilizacji pochodzi sprzed dziesiątek milionów lat. To znacznie wcześniej niż jakakolwiek, jakiekolwiek oznaki cywilizacji, które są ludziom znane i jakie do tej pory mogli technologicznie zbadać. Trudno nawet precyzyjnie ustalić ten czas, w którym żyli na Ziemi pradawni, a potem starożytni. Wynika to z tego, że obie te cywilizacje żyły na ziemi niezliczone miliony lat. Było to jednak bardzo dawno temu, dlatego tak niewiele jest ludziom wiadomo na ich temat. Rasa pradawnych była tu jako pierwsza, zapytałam. Tak, smajsi. Ziemia należała do nich. Ziemia tak naprawdę nigdy nie należała do ludzi. Ludzie zostali jej przypisani, a sami pochodzą z układu Alfa Centauri. To tam jest prawdziwy początek cywilizacji ludzkiej. Wiedza, która jest przed ludźmi od dawna ukrywana, dotyczy nie tylko planety Ziemi, ale i całego kosmosu. Wszechświat i jego historia jest tak obszerna, że nie sposób, aby każdy wiedział dokładnie wszystko. Są jednak pewne wydarzenia i cywilizacje, które miały ogromny wpływ na to, co przez miliony lat działo się na Ziemi i sąsiadujących z nią planetach. Jednym z takich wydarzeń było istnienie planety, jaką określa się Superziemią lub planetą Maldek. Mars był niegdyś księżycem superziemi, a prawdawni byli rasą istot, które zamieszkiwały superziemię na samym początku. Byli jej rdzennymi mieszkańcami. Mierzyli oni około 7, 80 stóp, co daje niemalże 25 metrów wysokości. Planeta Maldek była dużo większa niż Ziemia i dlatego też grawitacja była na niej inna. Dzięki temu większe istoty, takie jak prawdawni... Żyły na niej normalnie i porównywalnie do tego, jak ludzkość żyje teraz na Ziemi. Większa powierzchnia planety, inna siła grawitacji, inne ciśnienie atmosferyczne oraz wszystkie czynniki umożliwiające egzystencję na jej powierzchni sprawiały, że Super Ziemia była idealnie dostosowana do egzystencji pradawnych. Czytałem kiedyś o pewnym znalezisku. Wielka czaszka przypominająca ludzką. Przypominałam przypomniałam sobie, czy to prawdawny? Nie pamiętałam, jak znalezisko to zostało wytłumaczone przez naukowców. Było jednak wokół niego wiele deliberacji i jeszcze więcej domysłów. Tak, Smicey, ludzie jednak bardzo szybko ukryli to, co znałaś. Co znalazłaś. Ludzie boją się tego, czego nie rozumieją i nie znają. Bardzo szybko znaleziska te zostały zamiecione pod dywan, choć było ich już znacznie więcej niż tylko to jedno. Rasa pradawnych była niezwykle zaawansowana technologicznie. Eksperymentowali oni i bawili się transhumanizmem. Co było ich ideą, aby zintegrować ich ludzką formę? A ponieważ tak naprawdę była to ludzka forma, jedyne jako, jedynie jako gigantyczny człowiek o wysokości 70 stóp, a tak naprawdę od 70 do 90 stóp, prowadzili oni liczne zintegrowane eksperymenty. Bardzo szybko wyewoluowali do poziomu przewyższającego potrzebę komunikacji werbalnej. Podobnie jak w piątym wymiarze, można porozumiewać się telepatycznie. Mogli, tak. Um, komunikowali się i porozumiewali przy pomocy mikrofluktuacji świetlnych, które zachodziły na ich twarzach, a dokładnie pigmencie skóry. Było to niczym pokaz świetny przeprowadzony przy pomocy luminescencji. Bardziej dosłownie mówiąc, czytali oni sobie z twarzy i ciała. Oczywiście nie są i nie byli oni jedynymi istotami, które do komunikacji wykorzystywały telepatię połączoną z grą światła astralnego. Ich ciała tworzyły cybernetyczne organizmy, które działały przy użyciu bardzo zaawansowanej technologii, która, łącząc się z ich mózgiem, uruchamiała fluktuacje światła na ich twarzach, a nawet na całej ich sylwetce. Zdolność ta opierała się na zamianie systemu neurologicznego, fluktuacji energii światła. W świecie, w świecie astralnym i eterycznym zdolność tę nazywa się powszechnie mimikrą. Musieli pięknie wyglądać tacy, no wiesz, rozświetleni. Szczególnie w nocy. Rozmarzyłam się i wtedy źródło zdecydowało się pokazać mi ich. Wielkie sylwetki ludzkie, śniada cera i wyświetlające się na niej znaki i symbole. Widziałam, jak dwoje z nich rozmawia, o czym świadczyła zmieniające się w trakcie ich rozmowy mimika obu twarzy. Intuicyjnie wydawało mi się, że to od słowa mimikra, może pochodzić tak dobrze znane nam słowo mimika. Czyż w naszym ziemskim rozumieniu nie oznaczało ono właśnie czytania komuś z twarzy? Brawo z pańskiej, pochwaliło mnie sam Jase. To jednak nie wszystko, co potrafili. Zapewniam cię, że to dopiero początek. Rozwinęli oni także możliwość załadowania swojej prawdziwej świadomości do specjalnej wszczepianej technologii. <laughs> Ich umiejętności i wysoki poziom rozwoju technologicznego sprawiły, że byli cywilizacją, która była w stanie budować bazy wewnątrz planety i księżyców. Dysponowali technologią wielowymiarową, która pozwalała im wysyłać do odpowiedniego punktu w przeszłości maleńkie nanocybernetyczne roboty, które przekopywały sobie drogę wewnątrz planety i księżyca i budowały bazę tak, aby ta baza była gotowa, gdy będą jej potrzebowali w ich teraźniejszym czasie. W gęstości trzeciego wymiaru, do którego ludzkie ciało jest przystosowane i wymiar ten jest dla człowieka wszystkim, co on zna, trudno pojąć zagadnienia z wyższych wymiarów. Musisz jednak jakby rozpoznawać je i identyfikować z poziomu świadomości duszy, a nie z poziomu ludzkiego ego, bo ego będzie powtarzało ci, że to niemożliwe. Tak właśnie zrodziło się to znaczenie, które dziś rozumiemy pod pojęciem bajka, bo treści bajek ludzie traktują jako nieprawdopodobne niemożliwe. Wielokrotnie ludzie coś wiedzieli, zgromadzili pewną wiedzę, ale nie mogąc się do końca, nie mogąc do końca jej pojąć po prostu. Nazywali to bajką. I w taki właśnie sposób prawda powoli stawała się fikcją, aż nie zostało nic prócz doktryn trzeciej gęstości, opartej właśnie na ego. Czy istnieją jakieś dowody egzystencji prawdawnych na Ziemi? Coś, co zachowało się do dzisiaj, oprócz wspomnianej czaszki oczywiście? Podejrzewałam że gdyby tak było, ludzie wiedzieliby o pradawnych coś więcej. Zdałem sobie jednak sprawę, że i takie odkrycia mogą być skrzętnie przed, przed, przed ludźmi zatajane. Za każdym razem w przeszłości, gdy znajdowano struktury budowlane, pradawnych, a odkryć tych dokonywano w miejscach, gdzie budowle te pierwotnie były szczególnie wyeksponowane, tam występowały kiedyś hieroglify. Lecz zostały one całkowicie wyczyszczone przez inne rasy, które przybyły na Ziemię jako pierwsze. Oczywiście zaraz po pradawnych układ Solarny, czyli wasz układ Słoneczny, był kolonizowany wiele razy. W tym yy, wraz z zasiewaniem ludzkiego życia. Ziemia także i po terraformowaniu była kolonizowana przez różne rasy dysponujące zaawansowaną inżynierią genetyczną. To nie wasz Bóg stworzył człowieka na Ziemi, lecz pozaziemscy genetycy potrafili symbionizować z ciałami stworzonymi w laboratoriach Edenu na Księżycu i na Ziemi. Symbionizowanie oznacza mniej więcej tyle, że każdy poziom gęstości Ziemi pozwala rezonować, czyli symbionizować się na innym poziomie i w inny sposób. I tyle na tę chwilę musisz rozumieć. Tylko jedna częstotliwość z tych poziomów jest przypisana istocie ludzkiej. Symbiont to inaczej symbiont to inaczej połączenie. Dusza potrzebuje niewiele czasu, żeby dotrzeć do tego poziomu wibracji i częstotliwości ludzkiej, na którym potrafi z Wami w pełni rezonować, przetwarzać energię pola ziemi i przestrzeni, do której ludzka istota jest przypisana. Jest to ciągły proces waszego rozwoju, waszego dostrajania się. Twoja dusza schodząc na ziemię, także symbionizowała z ciałem. To połączenie ciała i duszy. Każdy takie ma. Wygląda ono jak mała, świetlista istota z setką odnóg. Kiedyś się dokładnie opiszę i pokażę. Czy zatem wszystkie poszlaki wskazujące na bytność pradawnych na Ziemi zostały już w jakiś sposób usunięte przez inne cywilizacje? Drążyłam temat. Zastanawiałem się przy tym, ile Kai o tym wie. Kal. Już nie mogłam się doczekać naszej nowej dyskusji. Z czasem narosło um, dużo mitologii pośród wszystkich tych cywilizacji, jakie natrafiały jeszcze na dowody istnienia pradawnych. Są pewne przesłanki, które wciąż można znaleźć. Ludzie traktują je jednak bardziej jako teorie spiskowe. Nie można ich bowiem wytłumaczyć naukowo. To były zbyt dalekie czasy, więc gdy przychodzi do konkretnych szczegółów i wiedzy na ich temat, na temat pradawnych, okazuje się, że bardzo niewiele wiecie o ich cywilizacji, bo nigdy nie ujawniano... Wam żadnych dowodów ich, ich istnienia. Jedynie ich szczątki w postaci szkieletów i wielkich czaszek odnajdywane są w wielu miejscach na świecie. Uznajecie pradawnych za biblijnych olbrzymów. Są oni jednak niczym innym, a pradawną cywilizacją. W czasie, gdy prowadzi się liczne deliberacje na temat, kto zbudował piramidy oraz, oraz Stonehenge, Stonehenge, odpowiedź leży dosłownie pod ludzkimi nogami. – Doprawdawni to wydobudowali? – spytałam, ale w zasadzie nie byłam zdziwiona. Dla nich podniesienie takiego kamienia nie wiązało się zapewne z jakimś wielkim wysiłkiem. – Tak, Smaysi. Budowle te powstały za czasów przebywania na ziemi pradawnych. Mimo swojej wielkiej budowy ciała wykorzystywali oni do budownictwa technologię antygrawitacyjną i zostawili na, na tych budowlach przekaz hielograficzny. No, związany z hieroglifami, którego ludzkość jeszcze nie odnalazła. Tak więc i nie zdoła go odczytać. Przekaz ten zawiera mapę wszechświata obecnego wymiaru. Tak więc, hurra! Wielka zagadka ludzkości rozwiązana. Samia se roześmiała się dźwięcznie. To jednak nie wszystko, co wybudowali. Mogą pochwalić się znacznie wybitniejszymi osiągnięciami. Musisz wiedzieć, Smicey, że pradawni to niezwykle szanowana rasa. Pradawni byli również znani jako budowniczowie wrót lub. Anquietas, w, w ich języku. Byli tymi Alteranami, którzy opuścili swoją rodzinną galaktykę, aby udać się do Drogi Mlecznej i zasiewać tam ziarna życia. Czyli w zasadzie stwierdzenie, iż wielu znawało ich za Bogów lub Boskich Potomków, nie jest takie do końca nietrafne. W końcu to dzięki nim zaistniało życie na wielu planetach. Ludzie nazywają to właśnie Bogiem. Szłam tropami myślenia stricte ludzkiego. Masz słuszność. Można by ich tak nazwać, patrząc na to, jak wiele dobrego uczynili dla całego wszechświata i jego wzrostu. Nie stwarzali jedyn, jednak planet, jak to macie w zwyczaju przypisywać, przypisywać swojemu Bogu. Byli oni i są nadal jedną z najbardziej zaawansowanych ras, o których istnieniu wiadomo, a która ewoluowała przez miliony lat, po dzień dzisiejszy i dotarła do bardzo wysokiego poziomu rozwoju, na długo przed tym, jak ludzkość ukształtowała się na Ziemi. Są budowniczymi Gwiezdnych Wrót, Atlantydy i Destiny. Większość z nich wstąpiła na wyższy poziom egzystencji poprzez wniesienie się, a to wiąże się z wielkim potencjałem wiedzy i mocy. Przedkowie Pradawnych pobudowali wielkie kręgi druidyczne będące węzłami sieci energetycznej Ziemi. Ich potomkowie zaś dbają o nie i chronią aż do teraz. Pradawni poświęcili się w większości ochronie życia i wielu z nich wyrzekło się zabijania innych istot. Są także znani jako uzdrowiciele. Więc wcale się nie dziwię, że byli tak bardzo szanowaną cywilizacją, podsumowałam. Bo po opowieści Samiasy wcale nie bałabym się poznać jednego z nich na Ziemi, pomimo ich wielkiego wzrostu. Każdy, kim ma dwa końce z ten także. Pradawni są skłonni zagładzać całe cywilizacje. Są zdolni nawet do najdrastyczniejszych zmian na linii czasu i kierunku zdarzeń, aby te funkcjonowały wedle ich woli. Pradawni mają system wysokich wartości moralnych, który kieruje większością ich czynów. Jeśli jakaś cywilizacja swoim postępowaniem i ideologią bardzo godzi w ten ich system moralny, nie powstrzymują się oni przed niczym, aby zaprowadzić jedynie sobie znany ład i porządek. Mimo iż to poprzez wzniesienie się weszli na wyższe poziomy, nadal mają zdolność Ukazywania się w ludzkiej postaci, lub mogą nawet na stałe uzyskać cielesną formę. Jeśli taka będzie ich wola, uzyskanie stałej cielesnej formy nazywa się procesem wstąpienia. Gdy jednak pragną to uczynić, potrzebują pomocy innego pradawnego. A już myślałem, że istnieją istoty idealne. Podłamałam się nieco. Gdyby pradawni postanowili zejść teraz na Ziemię, no cóż, bardzo szybko zostalibyśmy zapewne zmieceni z jej powierzchni. Ziemskie systemy wartości godziły we wszystko, co piękne i harmonijne. Odszukanie w nich jakiejkolwiek miłości, poza tą od samego siebie, w znaczeniu narcystycznym, graniczyło w zdecydowanej większości z cudem. Pradawni opanowali zdolność kontrolowania warunków pogodowych. Mogli zmieniać pochmurny dzień w nagłą i niebezpieczną burzę z piorunami. Ich umiejętności pozwalały im także sterować piorunami. W ostateczności użyć takiego wyładowania elektrycznego nawet jak, jako broni przeciwko wrogom, zarówno w powietrzu, jak i na lądzie. Żyli na Ziemi dawno temu i ewoluowali na milion lat przed pojawieniem się ludzkiego gatunku. Jedna z części cywilizacji pradawnych została pogrzebana na miliony lat w lodzie na Antarktydzie. Reszta rasy przeniosła się 10 milionów lat temu do galaktyki Pegaza. Po przybyciu do galaktyki Pegaza, pradawni osiągnęli się na planecie Lantea i nazwali samych siebie Lanteanami. Jako, że zastali galaktykę praktycznie całkowicie pozbawioną życia, postanowili rozsiać po niej życie oraz wybudować gwiezdne wrota, aby móc się swobodnie po tej galaktyce przemieszczać. Na jednej z tajemniejszych planet znaleźli organizm pijawkopodobny, który nazwali Iratus Bóg. Wykazywał on niezwykły. Możliwości samoleczenia. Poprzez żywienie się ludzkim ludźmi organizm ten absorbował ich informacje genetyczne i z upływem czasu ewoluował do postaci wampiropodobnych podobnych Wright. Rasa ta w krótkim czasie wyewoluowała do poziomu zaawansowanej technicznie i silnej cywilizacji. Przez cały czas swojej ewolucji unikali oni jakiegokolwiek kontaktu z innymi cywilizacjami, w tym z pradawnymi. Gdy pradawni odkryli w końcu, na jak wysokim poziomie ewolucji znajdują się Wright. Nie docenili ich dzikości, wojowniczości oraz ogromnej populacji. Byli zaskoczeni tym, co zostali na ich planecie. Pradawni wysłali delegację chronioną przez ich najbardziej potężne statki, aby negocjować z Wright. Statki te jednak wpadły w zasadzkę i zostały całkowicie zniszczone. Od tego momentu zaczął się prawdziwy konflikt pomiędzy tymi dwiema cywilizacjami. Pradawni, pomimo znacznej technologicznej przewagi, zostali przytłoczeni dużą przewagą liczebną tych istot. Odrobili swoje lekcje i nauczeni tym, jak sytuacja potoczyła się z istotami Wright, nie podzielili swojego błędu i w szybkim czasie przejęli kontrolę nad niemal każdą planetą w galaktyce Pegaza. Pozostawili tylko Untea, na której znajdowała się w późniejszym okresie Atlantyda. Atlantyda? Ta sama co na Ziemi? Zdumiałam się. Tak, ta sama. Planeta Lantea była pierwotną lokalizacją Atlantydy. Ta została na Ziemię przeniesiona w późniejszym czasie. A to można... Przenieść na inną planetę całą cywilizację wraz z lądem? Nie mogę w to uwierzyć. No pewnie, że można. Następuje to na zasadzie zmiany przestrzeni, w jakiej dana lokalizacja się znajduje. Przeniesienie takie jest dosłowne. Oznacza to samo, co w ludzkim rozumieniu, choć to dużo bardziej skomplikowane. Pradarni posiadając umiejętność ascendencji, czyli wznoszenia się, o której ci mówiłam, porzucili swoją cielesną formę i pozyskali nowy sens istnienia. Ich celem stało się zasiewanie życia na wielu planetach, w wielu galaktykach. Posiadali oni technologię pozwalającą im zatrzymać czas. Mogli tego dokonać nawet na kilku ku planetach jednocześnie, a potem mogli odwrócić jego bieg na kilka godzin. Mimo to nie byli w stanie udoskonalić tej osobliwej technologii. Technologia pradawnych pozwalała im spoglądać w przyszłość poprzez fragmenty Edenu zwane kryształowymi kulami. Pozwalało im to na przekonanie się przed czasem, czy dana idea okaże się zbawienna. Gdy przed ważnym wydarzeniem potrzebowali znać jego przyszłe konsekwencje, nie wszystko jednak poszło po ich myśli. Kryształowe kule to dosłownie nawiązanie do widzenia przyszłości w powierzchniach lustrzanych. Widzieli więc przyszłość, ale nie widzieli na jakiej linii czasu ta przyszłość się znajduje. I nawet ta technologia nie pozwoliła im wybiec w przyszłość na tyle daleko i na tyle pewnie, by mogli ocalić swoją planetę Maldeck. Posiadali inne, jakże zaawansowane technologie, takie jak urządzenie z zdolny zmienić ludzkie DNA, by kod genetyczny zyskał nowe zdolności. Było to urządzenie leczące, mogące używić martwe tkanki, a nawet przywrócić życie. Ale nawet tak wspaniałe technologie zdały się na nic, bo ich planeta została zniszczona. Nie byli w stanie tego powstrzymać. Pradawni zbudowali całą sieć portali gwiezdnych, które są bardzo potężne i, co najważniejsze, niezawodne. Łączą one lokalizacje planet i gwiazd oraz licznych wszechświatów z siecią nitek elektromagnetycznych, które ustawiają się prawidłowo pomiędzy różnymi planetami i galaktykami. Portale dają możliwości podróżowania z jednego do drugiego końca wszechświata przez tę kosmiczną sieć, bez względu na to, jak wielkie są odległości między lokalizacjami. Można się nimi przemieszczać do każdego miejsca w galaktyce, a także do innych lokalnych Galaktyk. Portale te można aktywować i używać ich w każdej chwili. Jest także możliwość ich tymczasowej bądź całkowitej dezaktywacji. Podróże odbywają się dzięki ich wirowaniu i obrotom w każdym lokalnym układzie planet. Dzieje się to poprzez połączenia elektromagnetyczne między planetami, które tworzą kosmiczną sieć. Te nitki elektromagnetyczne działają jak tuby, które kierują, ma kierują materię, aby trafnie przeszła z punktu A do punktu B. Przy korzystaniu z portali, obiekt robi przeskoki. Wyobraź sobie, że jesteś w środku pokoju. Środek pokoju jest otwarty. To struktura wewnętrzna. Otwarcie zaś można ogólnie porównać do wrót, ale nie ma w nich żadnego otworu, przez który się przechodzi. Są to trzy różne punkty, które otwierają się jednocześnie. Znajdują się one jakby na obrzeżach tego pokoju, tworząc wrota na jego środku. Pomiędzy tymi punktami w ten sposób powstaje wir, który jest trójwymiarową kulą, wyglądem przypominającą miraż. Gdy się korzysta z tego wiru, wchodzi się i wychodzi z jego wszystkich stron. Wygląda to tak, jakby przechodzący kurczył się pod wpływem oddalania się. I to samo zjawisko dotyczy portalu gwiazdnego. I dzięki znacznej ilości energii, która jest w por portalach stosowana, a także wskutek jej rodzaju i przy odpowiednich ustawieniach oscylacji, można korzystać z tych bram, również do podróżowania w czasie i przestrzeni. Cały zaś mirażowy pokój, który Ci przytoczyłem jako przykład, można porównać do obiektu, do którego po prostu się wchodzi. Ale portale te posiadają specjalne maski, jakby pod sieci zaprojektowane do maskowania wejść do tych portali. To zabezpieczenie, które nie pozwala się tam dostać istotom, które nie mają na to przyzwolenia. Portale te rozmieszczone są po siatce nici energetycznych także na Ziemi. Koniec końców była ona jedną z planet zamieszkiwanych przez pradawnych. Punkty portali znajdują się w rejonach bardzo precyzyjnie oddalonych od siebie i są rozłożone na całej planecie. To jednak nie wszystko. Na Ziemi znajduje się także naturalny starożytny, a właściwie pradawny portal gwiezdny. Znajduje się on na Antarktydzie, a dokładniej pod czapą lodową, pod powierzchnią której jest ląd. To tam umieszczony został bardzo potężny superportal zbudowany przez pradawnych. Portal ten wykorzystywany jest przez starożytną rasę budowniczych, o których niebawem także Ci opowiem. Portal ten działa nie tylko tak jak każdy gwiezdny portal, ale także jak wielki transfer danych mających zdolność przemieszczania się i zwalniania czasu. Przepraszam, zdolność przyspieszania i zwalniania czasu. O tym jednak opowiem Ci innym razem. Jest to bowiem dość trudne technologiczne zagadnienie, na tym etapie nie będziesz mogła go zrozumieć. Wrócę jeszcze na chwilę do głównej siatki portali. Oprócz możliwości podróży, portale te pozwalają też przemieszczać, przez, przemieszczać przeskoki ze źródeł światła do wnętrza Ziemi, i dzięki temu bramy te mogą mieć zastosowanie w ekosystemach znajdujących się pod Ziemią. Tyczy się to uprawy żywności i produkowania roztopionej wody, z której to pozyskiwany jest minerał złota. Złoto potrzebne jest do sprawnego funkcjonowania ekosystemu. Tworzy ono wystarczającą energię i tym samym umożliwia samowystarczalną egzystencję społeczeństwa zamieszkującego wnętrze ziemi. Społeczność ta nazywa się Ashtar Ashtar. Istnieją cywilizacje żyjące we wnętrzu Ziemi. Tak samo jak nieznany jest ludziom świat oceanu, podobnie jest tym, który znajduje się głęboko pod powierzchnią skorupy ziemskiej. Ludzie nie zdają sobie sprawy, w jakim stopniu rozwój technologiczny może pozwalać na przystosowanie najbardziej nieprzyjaznych do zamieszkania planet lub ich części w taki sposób, aby powstały środowiska godne pozazdroszczenia. We wnętrzu Ziemi i na Antarktydzie są pradawni, ukryci w swoim statku. Ich ciała są idealnie zachowane w stanie niehibernacji. Znajdują się oni pod powierzchnią Ziemi od czasu wybuchu superziemi, czyli od około 500 tysięcy lat. Ciała pradawnych są umieszczone w komorach hibernacyjnych z czasów pre. Y Praw starożytnych. Obecnie istnieje sposób, aby ich wybudzić, jednak nie są oni w stanie wyjść z hibernacji pojedynczo. Muszą obudzić się wszyscy w tym samym czasie. Wiele nacji ma obawy o bezpieczeństwo Ziemi i nie tylko jej, gdy dojdzie do ich przebudzenia. Te istoty są dosłownie nieświadome ostatniego pół miliona lat historii. Z chwilą wyjścia z hibernacji wiedzieć będą jedynie, że usnęli, gdy ich rdzenna planeta Maldek uległa zniszczeniu lub właśnie miała zostać zniszczona. Jeśli te istoty rasy pradawnych staną się agresywne lub wrogie, inne nacje oraz rasy będą musiały zapobiec ich agresywności i interweniować na Ziemi. To mogłoby doprowadzić do zrodzenia się i eskalacji konfliktu, jaki mógłby mieć katastroficzne skutki dla planety i zamieszkujących ją ludzi. Mars został dotkliwie zniszczony przez gigantyczne uderzenie spowodowane wybuchem superziemi, co spowodowało ogromną katastrofę i pozbawiło Mars jego głównej atmosfery w tamtym czasie. Po tamtym wydarzeniu Mars już nigdy nie wrócił do swojego pierwotnego stanu i nigdy w pełni nie zregenerował się i nie doszedł do tej formy, który był, którą był uprzednio. W trakcie eksplozji superziemi, czyli planety nazywanej przez ludzi Maldek, obecny księżyc, który ludzkość doskonale zna, ulokował się w miejscu, w którym znajduje się obecnie. Wytworzył on pewnego rodzaju zakotwiczenie grawitacyjne z jądrem Ziemi usadowił się na jego orbicie, która zmienia się bardzo nieznacznie wraz z upływem czasu. Ale jak to wybuchła i co się stało? Została wchłonięta przez jakąś czarną dziurę? Nie rozumiem. Jak planeta mogła dosłownie rozpaść się na kawałki? Pozostałości tego wydarzenia kosmicznego, jakim był wybuch Superziemi, to ocalały z tego straszliwego kataklizmu fragmenty, które z niej pozostały. Tworzą one obecnie to, co ludzkość, ludzka cywilizacja nazwała pasem asteroid, który znajduje się między Marsem a Jowiszem. To fragmenty Superziemi, które po jej wybuchu nie opuściły waszej galaktyki, a stały się jej częścią w zupełnie inny sposób. Wybuch Superziemi na zawsze zmienił życie na wielu planetach, a wiele cywilizacji zginęło lub straciło swój dom. W owym czasie już po. Terraformacji Ziemi, Ziemia przyjęła uchodźców z kilku różnych planet w Układzie Słonecznym. Zrobiła to w różnych okresach swojej historii. Planety, na których ówcześnie mieszkali, zostały stracone i ich mieszkańcy zmuszeni byli je porzucić, jako iż po wybuchu superziemi przestały na nich panować warunki niezbędne do podtrzymywania życia. Wtedy to różne cywilizacje zaczęły przebywać na Ziemię przybywać na Ziemię. Byli to ludzie, jak i inne istoty, różne kultury i cywilizacje, a wszystkie miały swoją historię i pamięć o tym, kim kiedyś byli. Czy to był moment, który, w którym Ziemia stała się zlepkiem kultury i cywilizacji? Właśnie tak. To wydarzenie zaburzyło całe jej dotychczasowe funkcjonowanie i doprowadziło stopniowo do coraz większych zmian. Nie wszystkie były jednak pozytywne. Księżyc, który Ziemia otrzymała jako swojego satelita jest starszy niż jakikolwiek inny obiekt w Układzie Słonecznym. Nie pochodzi on jednak z Waszego Układu. Księżyc został przetransportowany przez portal do Waszego Układu Słonecznego i to dlatego jest jest inny niż, niż Wasze planety, które się w nim znajdują. Pochodzi z Cyberiady, czyli z układu, który nie jest widoczny i postrzegany w tym wymiarze. Co się stało z mieszkańcami Superziemi? Ziemi? Zastanawiałam się, jak wielu zdołało uciec, nim doszło do jej zniszczenia. Widziałem już, że mimo swojej technologii, pozwalającej im na wgół ląd do przyszłości, nie udało im się uniknąć zniszczenia planety. Istoty mieszkające na Superziemi użyły portalu. Dosłownie w ostatniej minucie ostały zostały wysłane w przeszłość do innego, prastarego Układu Słonecznego. Wybudowali tam oni Księżyc. Zrobili to przy użyciu nanoidów, po czym transport, przetransportowali go do siebie przez portal, a następnie elity tej planetarnej cywilizacji na Superziemi dosłownie w ostatniej minucie, zaraz przed tym, jak planeta eksplodowała, przyniosły się na to, co wy nazywacie Księżycem. Wiedzieli, że ich pierścień, analogiczny do tego, jaki ma na przykład Saturn oraz planetą Zostaną zniszczone. Mieli bardzo niewiele czasu. Księżyc był ich arką, tak można go przenośnie nazwać. Księżyc przez jakiś czas dryfował. Warto byś wiedziała, że Księżyc to nie planeta, a w całości skonstruowana, stworzona przez pradawnych, została. Stworzona specjalnie do celów zamieszkania na niej. To, że jest to właśnie wybór, a nie. Wytwór, wyrób, a nie twór naturalny, można stwierdzić po wierceniu się na głębokość od 20 do 40 mil. Wtedy widać technologię. Pomieszczenia rozciągnięte są na całym obwodzie księżyca, na całej sferycznej długości. Oczywiście w głębi mniej więcej od 32 do 64 km w głąb. Są to tysiące kilometrów niekończących się korytarzy, którymi można chodzić. W wyniku super wybuchu z super w wyniku wybuchu superziemi księżyc został mocno poobijany przez asteroidy. To, co znajdowałoby się na jego powierzchni, uległoby zniszczeniu, dlatego, prawdawni zbudowali cały system zdatny do zamieszkania w jego wnętrzu. Przewidzieli to. Kratery na jego powierzchni są niczym innym jak bliznami po tym wydarzeniu. Prawdawni stworzyli bardzo wysoce zaawansowany algorytm kursu księżyca w kierunku Ziemi, aby poprowadził ich on na orbitę okołoziemską. A to dlatego, że jeśli nie znaleźliby planet, wokół której mogliby krążyć, planety, wokół której mogliby krążyć, to zostaliby przechwyceni przez grawitację słońca i wtedy księżyc uległby spaleniu wraz z nimi wewnątrz, i większość istot zamieszkałych w jego wnętrzu i tak niestety nie przetrwała. Umarła już w początkowej fazie tego wydarzenia, zanim księżyc dotarł na ziemię, do Ziemi by się zakotwiczyć blisko niej. Był już bardzo poważnie uszkodzony. Podczas podróży ku Ziemi doświadczył wielkich ubytków. Na jednej stronie Księżyca jest znacznie więcej śladów zniszczenia niż na drugiej. I jest to widoczne gołym okiem do dziś. Jedna strona jest niemalże nienaruszona w porównaniu z drugą. Jest mnóstwo zdjęć, które świadczą fali uderzeniowej, jaka natarła na Księżyc. Na Księżycu znajduje się wiele obiektów. Jest tam gigantyczna wieża, poskręcana, popękana i zagięta. Została ona dotknięta potężną falą uderzeniową podczas wybuchu superziemi. Jest tam wiele różnych artefaktów z bardzo odległych czasów. Wow! wydobyłam z siebie. Pamiętam, że natrafiłam kiedyś na artykuł, który sugerował, że księżyc nie jest planetą, a sztucznie powstałym tworem. Wtedy jednak wydawało mi się to nieprawdopodobne. Księżyc jest tak naprawdę kapsułą czasu pradawnych dziejów arką, na której schronili się pradawni podczas wybuchu superziemi, budowlą stworzoną w jednym celu, by zapewnić cywilizacji pradawnych przetrwanie tego kosmicznego kataklizmu. Księżyc to cywilizacja, pozostałość po rasie pradawnych, którzy zamieszkiwali superziemię zwaną planetą Maldek. Zamieszkiwali aż do czasu jej zniszczenia. Czemu wybrali orbitę Ziemi jako docelowe miejsce zakotwiczenia księżyca, w którym się schronili? Zapytałam. Nasza galaktyka przepełniona była przecież setkami planet, z których jak już wiedziałam, wiele nadawało się do życia. Zobaczyli w niej potencjał, zaprogramowali jej orbitę tak, aby wytworzyć fale pływowe, które w ostateczności miały wykreować na Ziemi znacznie lepsze warunki do życia. Nie wydarzyło się to od razu, Ziemia była jednym wielkim bagnem, kiedy Ziemia była bagnistą, gorącą planetą z płytkimi morzami i nie było to zbyt przyjemne miejsce do życia. Było naprawdę gorąco, a morza były bardzo płytkie, dlatego podstawowa linia geologiczna Ziemi była terraformowana. Księżyc prawie przestał być funkcjonalny zaraz po tym jak został zakotwiczony na orbicie Ziemi. Większa jego część została dotkliwie zniszczona i nie działał on nawet w przybliżeniu zgodnie z tym, do czego został oryginalnie powołany. Obecnie mnóstwo różnych istot pozaziemskich posiada nam swoje bazy. Księżyc krążąc wokół Ziemi doprowadził do wytworzenia się fal pływów morza i dzięki temu sprawił, że Ziemia stała się lepszym miejscem do życia. Pradawni wykorzystali system sztucznej inteligencji, by wywołać prawidłowe zakotwiczenie i poprawne przechwycenie Księżyca przez grawitację Ziemi. W tym samym czasie uchodźcy z różnych planet Waszego Układu Słonecznego, którzy szukali bezpiecznego miejsca do życia, dosłownie zlewali się na Ziemię. Były to czasy wielkich bitew pomiędzy ziemskimi siłami a przybyszami z kosmosu. Nawet cywilizacje z wnętrza Ziemi włączyły się do bitwy po tych ogromnych zmianach, po których nowe grupy uchodźców zostały sprowadzone na Ziemię. Był to czas ogromnych zmian oraz traumy na Ziemi. Wszystko to jednak napływało kolejnymi falami. Cały czas pojawiali się nowi uchodźcy, burząc trwający jedynie chwilę spokój i harmonię, którą zdołano już uzyskać. Jakim cudem nie widzimy tego, co jest na Księżycu? Mamy przecież teleskopy. Czy nie dostrzegalibyśmy tego wszystkiego, o czym mi teraz opowiadasz? Nie smajsi. Obecnie na Księżycu używana jest technologia hologramu, która pozwala ukryć to, co nie powinno być widoczne dla innych nacji. Nieważne jak wspaniały teleskop wymyśliliby ludzie, zobaczą jedynie to, na co dostaną pozwolenie. W bazach na Księżycu znajduje się wiele istot, m.in. także ludzie. Dlaczego teraz jest tak, jak jest samiasem? Dlaczego jedna nacja tak bardzo wykorzystuje drugą, łamiąc wszelkie prawa wszechświatach? To dość skomplikowane i bardzo rozległe. To miliony lat waszej historii. Ludzkość powinna wiedzieć, że żyje w nieskończoności, którą dzieli z rasami inteligentnych istot. Tymczasem ludzie o tych istotach nic nie wiedzą. Jest wiele cywilizacji, które nie brały udziału w eksperymentach genetycznych na Ziemi. Ludzie nie wiedzą, że wygląd zewnętrzny ciała fizycznego, czyli genetycznej szaty, nie jest we wszechświecie aż tak istotny jak stan świadomości istoty osadzonej w danej materii. To, co dzieje się teraz na Ziemi, nie jest niczym nowym. Pamiętaj, że historia się powtarza. Na Ziemi od wszechczasów wybuchały wulkany, wskutek czego formowała się planeta. Od zawsze rdzenni mieszkańcy Ziemi oraz jej kolonizatorzy i przyby przybywali na nią i prowadzili liczne starcia i wojny. Prawdy wiedziawszy, do dzisiaj toczą między sobą tę walkę. Opętani zostali rządzą władzy nie tylko nad zasobami takimi jak minerały i inne naturalne bogactwa ziemi. Ta walka toczy się też o energię, o której ludzkość naprawdę niewiele w dzisiejszych czasach wiadomo. Jeszcze raz. Opętani zostali, zostali rządzą władzy nie tylko nad zasobami takimi jak minerały i inne naturalne bogactwa ziemi. Ta walka toczy się też o energię, o której ludzkości naprawdę niewiele w dzisiejszych czasach wiadomo. Od wieków trwają bitwy o władzę między tymi, którzy ponad wszystko inne lubują się w noszeniu koron na głowach i potrzebują tronów, by zostać samozwańczymi kapłanami, rząd, rządcami i bogami. Wszystkie te rozmaite syndykaty żonu, rządu ziemskiego mają różne korzenie okultystyczne, których się, z których się wywodzą. Starają się powiązać wszystko ze swoim systemem wierzeń, wielokrotnie nie zdając sobie sprawy z tego, jak bardzo zabłądzili. Czy naprawdę nie można niektórych rzeczy zakopać, wybaczyć, wyjaśnić zdroworozsądkowo? Przepraszam, czy naprawdę nie można niektórych rzeczy zakopać, wybaczyć, wyjaśnić zdroworozsądkowo? Gdyby to było takie proste smajsi, gdyby wszyscy mieli tak wielkie i czyste serduszko jak ty, ale nie mają, rdzenni mieszkańcy Ziemi byli bardzo rozdrażnieni, gdy uchodźcy z innych zniszczonych planet, zarówno z super Ziemi, jak i Marsa, zostali zaszczepieni, przypisani i umieszczeni na Ziemi. Ta złość wzięła się stąd, że rasy, które to przyby przy tu przybyły w poszukiwaniu ratunku, okazały się bardzo agresywne i natychmiastowo zaczęły rościć sobie prawa do tej planety i krzyżować się z, z rdzenną populacją ziemską oraz pozostałymi grupami najeźdźców. Doszło wtedy do rozlicznych skrzyżowań różnych gatunków. Powstała ogromna wielość krzyżówek rasowych. Ci, którzy nad nadal. Y są władze na tej planecie uważają obecnych ludzi za mieszkańców. Stają się agresywni, gdy nie widzą czystości rasowej, a agresja ta jest jak zapalnik mogący spowodować wiele niebezpieczeństw. Co mam powiedzieć Szarakowi, jeśli znów mnie odwiedzi? Tylko zmieniając teraźniejszość, jesteśmy w stanie wpłynąć na linię czasu w taki sposób, aby zmienić ich przyszłość. Jeśli chcą wam w tym pomóc, najwyższy czas, by zmienili tryb działania i zaczęli pozytywnie wpływać na waszą linię czasu, a tym samym na ich własną przyszłość. Gdy mu to powiesz, on to zrozumie. On też już wie. Nie dociera to jednak do niego z racji programów, które nadal trzymają go w swoich szponach. Mimo, że wydaje mu się, że wyrwał się po części z kajdan, jego umysł nadal jest kontrolowany i nie dopuszcza żadnych informacji, którego mogłyby w jakikolwiek sposób zagrozić jego oprawcy. Koniec.